Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Wszystko zaczęło się w nocy z 12 na 13 grudnia. Biłgorajscy działacze Solidarności byli zabierani ze swoich domów. Przejechało ich czterech. Jeden nawet znajomy, dobrze go znałem, pokają. Zobaczyłem przez Judasza, stoją, powiedzieli, że jeżeli nie otworzę, to wyważą drzwi. Rzeczywiście, mieli łomy, mogli to zrobić i otworzyłem. Dzieci spały, weszło trzech, jeden został na zewnątrz, na klatce schodowej, a trzech weszło do mieszkania. I zaczęło się. Był strach? Oczywiście, dzieci zaczęły płakać. Przepraszam, ale... O godzinie ko drugiej w nocy już ktoś zapukał do moich drzwi. Ja już w zasadzie spałam, więc tak odruchowo, ufnie podniosłam się. Ze mną był mój mały syn w wieku przedszkolnym wówczas. Więc ostrożnie, żeby go nie obudzić, podeszłam do drzwi, a coś mnie w małym korytarzyku zatrzymało. I sobie o tej porze, któż to? Zaglądnęłam i nie bardzo można było coś zobaczyć. Jakoś tak tłumnie było. Odezwała się pani i powiedziała, że proszę otworzyć, sąsiadka coś tam chce. Ja te drzwi otworzyłam, no i wtedy tak łup w te drzwi coś. Odwróciłam się i to był widok niecodzienny, ponieważ rzeczywiście była pani, ale byli policjanci z bronią długą wymierzoną w moje drzwi. Najgorsza była niepewność, co się dzieje, gdzie zostaną wywiezieni i na jak długo. Tej nocy kilkunastu działaczy Solidarności internowała Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa. Stosowano środki zastraszania i utrzymywania w niepewności, co dalej. Wszyscy trafili najpierw na Biłgorajską Komendę Milicji. I za tymi drzwiami ja strasznie nasłuchiwałam, bo te samochody zaczęły jeździć, te kraty się otwierały, zamykały i w którymś momencie usłyszałam imię, nazwisko Borowy. Więc myślałam, aha, Zbyszek, no to pewnie sprawa związkowa, ale to były tylko moje domysły. I proszę mi wierzyć, że w takim zamknięciu, w takim otoczeniu człowiek, kiedy jest sam, to potrafi tak mocno myśleć, że to boli i tak mocno słuchać. Ale za moment znów się te kraty pozamykały, zrobiła się cisza i w zasadzie myślałam, może ja sobie to wymyśliłam, może tak nie było, ale znów za jakiś czas dzwonki, otwiera się coś i usłyszałam, ale tylko już po tonie głosu, że to jest Janusz Różycki. Czyli też mój kolega, też z Solidarności, on był w zarządzie regionu, ja też byłam członkiem tego zarządu regionu, więc się dobrze znaliśmy. Tam weszliśmy, stał szpaler milicjantów z jednej strony, milicjantów i SB-ków, jeszcze w dodatku dodam, wszyscy byli po cywilnemu, szpaler z jednej strony, z drugiej strony. I jak mnie zobaczyli, tak popychano mnie od jednego do drugiego. Z góry schodzi oficer, pyta się, co się dzieje. Oni powiedzieli, niech się pan nie wtrąca. A on podszedł do mnie i przeprosił mnie za nich. Zrobiło mu się bardzo głupio. I zostałem zaproszony na górę, na przesłuchanie. Tam zrewidowano mnie, pozabierano wszystkie rzeczy, nawet medalik, który noszę na szyi. Milicjant mi zdejmował. Ja prosiłem, żeby nie zdejmał, żeby nie ruszał tego, bo on tego nie zakładał. No zdjął mi. Nad ranem internowani zostali zabrani z Biłgoraja. Mężczyzn wywieziono do Krasnego Stawu. Kobiety trafiły potem do Niska. Pan Krzysztof Kawucha przetrzymywany był przez 3 miesiące. Jest to stresem. No, teraz to się patrzy inaczej, ale to przeżycie to jednak zostaje w człowieku. Pani Grażyna Pomorska swojego 6-letniego syna zobaczyła dopiero po świętach. W zasadzie rodziny nie wiedziały, przez całe święta jeszcze, gdzie jesteśmy. Pozwolono w którymś momencie pozwolono przywieźć mojego małego syna. I to był, nie wiem, to było strasznie cyniczne, ponieważ oczywiście nie pozwolono mi się z nim zobaczyć. Ja go widziałam tylko przez kraty.
A pierwsze słowa, jak wróciłam do domu, to mojego dziecka to były takie: mamusiu, gdzie ty byłaś tak daleko? Ja do ciebie jechałem, a ty do mnie nie przyszłaś. On to pamięta do dziś. Po 28 latach wspomnienia wciąż są żywe, wciąż budzą wiele emocji. Obok traumatycznych wspomnień są też te świadczące o solidarności mieszkańców Biłgoraja. Pamiętam, że jak wyszłam, to w ogóle szłam chwiejnym krokiem i bałam się zobaczyć ludzi. Bałam się ludzi. Ale spotkałam się z reakcją taką, że zaczęli mi się kłaniać na ulicy ludzi, których nie znałam. A poza tym na przykład mnie też to się rozeszło, że miałam odmrożone mocno nogi po tych przejażdżkach. Więc ja nie wiem skąd, ale dostawałam jakiś smalec, borsuczy z czymś tam i ja sobie te nogi tym wyleczyłam. To byli bezimienni ludzie, którzy w jakiś tam sposób dyskretnie pomagali i się troszczyli. I to było piękne. Pani Grażyna i pan Krzysztof mówią, to była prawdziwa solidarność międzyludzka, wspólna sprawa. Jak oceniają Polskę po 28 latach od tamtych wydarzeń? Powinno być raczej to zrozumienie i właśnie ta solidarność, jak kiedyś była. Bo tej solidarności taka kiedyś była, nie ma. To nie ta. Bo ta solidarność, co niby teraz jest, to nie jest ta solidarność, którą myśmy budowali właśnie w tamtych latach. Tam to była naprawdę solidarność. 10 milionów ludzi. Wtedy nam się wydawało, że wszystko od nas zależy. A teraz widzę, że mało od nas zależy. To jest trudne. Ale jeżeli będzie znów takie społeczeństwo, które potrafi ponad podziałami zjednoczyć się do rzeczy dobrych, to myślę optymistycznie, no bo moje dzieci tu rosną i chciałabym, żeby w tym kraju było dobrze.